szkoda. Przyznam szczerze, że jechaliśmy tu do Rzeszowa z nadziejami na jakąś zdobycz punktową. Oczywiście nie ma co ukrywać, że Rzeszów był faworytem tego meczu i to jest drużyna bardzo utytułowana i mająca w swoich składach, w składzie wielu wyśmienitych zawodników, ale na pewno nie jest to taki Rzeszów, jak był to parę lat wcześniej. Więc jesteśmy rozczarowani. No, przez pierwsze dwa sety nasza gra była słaba i zasłużenie przegrywaliśmy. Później po zmianach nowo wprowadzeni zawodnicy wnieśli dużo jakości do naszej gry. W trzecim secie bardzo dobra nasza gra i naprawdę dominacja. I w czwartym punkt za punkt niestety to my pękliśmy. Niestety to my popełniliśmy jeden, dwa błędy więcej. Trochę biorę na kark swój oczywiście, jak to zawsze. Trener, brak komunikacji rozgrywającego jeszcze z niektórymi zawodnikami był widoczny i trochę błąd techniczny, trochę może właśnie brak tego zgrania. To szkoda, jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy w trakcie sezonu się zgrywać poprzez nieszczęśliwą kontuzję Dejana. Kamil Doroszyński dzisiaj nie miał dobrego dnia. Zdecydowaliśmy się grać już z Dimą. Momentami to wyglądało bardzo fajnie, ale jednak w sytuacji stresowej przyszedł taki moment, że trochę zawahania i niedokładność, brak zrozumienia spowodował to, że nie udało nam się czwartego wygrać, a wydaje mi się, że nie byliśmy w tych dwóch ostatnich setach drużyną słabszą i szkoda, bo na pewno punkt zdobyty tutaj i doprowadzenie do tiebreaka to by był już dobry wynik, a w tiebreaku wszystko by się mogło zdarzyć. No trudno. Wygrał Rzeszów, gratulujemy zwycięstwa. Jesteśmy, połamy rządzą rewanżu już na meczu u siebie. Podsumowanie dzisiejszego spotkania. Zabrakło niewiele, na pewno. Może trochę koncentracji w końcówkach, albo może szczęścia, albo mniej popełnionych błędów. I może byśmy doprowadzili do tiebreaka, ponieważ prezentowaliśmy dzisiaj dobrą siatkówkę naprawdę i myślę, że kibicom się na pewno podobała. Emocji nie zabrakło. Graliśmy z bardzo dobrą drużyną, która jest pretendentem do tytułu. I uważam, że nie mam się czego wstydzić, ale jest bardzo duży niedosyt, nawet że nie zdobyliśmy na tym terenie żadnego punktu. Zgodzisz się, że tutaj zagrywka odegrała kluczową rolę w dzisiejszym spotkaniu? Myślę, że na pewno, ponieważ zespół z Rzeszowa w pierwszych dwóch setach zagrywał bardzo dobrze. My trochę gorzej, mieliśmy też trochę problemy z przyjęciem. My ich odrzuciliśmy od siatki i gra się wyrównała, więc z takimi zespołami no, trzeba ryzykować zagrywką i trzeba grać odważnie. Jest chyba spory niedosyt, tak jak mówiłeś, prawda? Bo tutaj przynajmniej tiebreak jeden punkt był chyba. Dlatego mówię, nie będę teraz roztrząsał, czy byśmy wygrali tiebreaka, czy nie, ale jakbyśmy do niego doprowadzili, to na pewno byłoby to bardzo dobrze dla nas i myślę, że to też by nam dodało skrzydeł.